Dzierżoniowcy policjanci odzyskali skradzione z 15-wiecznego kościoła w Piłowie Górnej bezcenne relikwie. Zatrzymano 19-letniego mężczyznę, grozi mu do 10 lat więzienia. Do włamania do kościoła w Piławie Górnej doszło w nocy z 16 na 17 grudnia. Skradzione zostały relikwie oraz inne przedmioty kultu religijnego. Z kościoła zniknęły m.in. skrawek materiału z szat świętego Jana Pawła II oraz kości świętego Jana z Dukli, a także 4 metalowe pateny, podstawka liturgiczna, krzyż ołtarzowy, różaniec i inne przedmioty kultu religijnego. Zdaniem proboszcza parafii najcenniejsze były relikwie, które mogą być pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia. Są to relikwie świętego Jana z Dukli pierwszego stopnia i relikwia Jana Pawła II pochodząca z szat drugiego stopnia. Policjanci zatrzymali 19-letniego złodzieja. Udało się odzyskać też skradzione przedmioty. Mężczyzna ma też na swoim koncie włamania do przydomowych komórek. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 19-latek był przekonany, że z kościoła kradnie przedmioty wykonane ze złota, które zamierzał później przetopić i sprzedać. Grozi mu do 10 lat więzienia.